Witam Was, docent polski imienia browary.pl. Penner znowu, ale tym razem już nie jako domowy, tylko jako browar Harpagan. Dzień dobry. Jesteśmy w browarze Nieczajna. I co dzisiaj ważymy? Lekkiego pilsika, dziesiąteczkę, obficie chmielonego na aromat, polskimi chmielami z Polish Hops. Pozdrawiamy, Paweł. Tomyski i Oktawia. No ale w ogóle to jest seria, klasyka. Tak, to jest klasyczna seria Saga Harpagana. Mhm. Zaprosiliśmy docenta, docent wymyślił, no, piwo jest jego pomysłem, tak? To jest bardzo lekkie, sesyjne piwo po prostu do chlania. Nawet nie do picia, tylko do chlania, bo to będzie można pić wiadrami. No, chłopaki się zwrócili, mówią, docent, robimy tą serię blogerską, ukazały się już w tej serii piwa z Chmielobrodym, z Goebbelsem, Piwne Podróże, ESB, z tego co pamiętam, i Schwarzbier. I Schwarzbier, tak. No i Penner mówi, docent, weź, jakie tam piwo byś zaproponował? No to ja mówię, klasyka czeska, czeska klasyka, dziesiąteczka, takich piw na rynku za dużo nie ma, ale mówię, da radę coś podkręcić, zrobimy coś, żeby nie tylko i wyłącznie było po czesku, więc wymyśliłem jeszcze zasyp ryżowy, żeby tak, było tak, wytrawnie, tak. Żeby podkręcić ten wytrawny i dzięki temu też chmielowy charakter. No i chmiele zamiast czeskich, jak najbardziej polskie tutaj trzeba promować. Właśnie Paweł Piłat dostarczył chmiele. Więc tak, ma być lekko, ale z charakterem. Z charakterem. Żeby ta goryczka była wyczuwalna. Będzie. Myślę, że tam jeszcze do końca nie ustaliliśmy, przepychamy się trochę, ale ten będzie na pewno wyczuwalna. Na ten niski baling to będzie w sam raz. Wszystko co? Teraz mamy filtrację? Nie, już piwo się zaczyna gotować, za chwilę będzie się gotować. To filtracja przy takich lekkich piwach to tam raz, dwa, trzy, mimo tam sporego udziału, bo około 15% jest płatków ryżowych, więc piwo będzie takie jasne, słonkowe. Poszło wszystko bez problemu, teraz tylko trzeba wyrzucić mu to, ale że akurat przyjechał pracownik fizyczny bardzo, ten to polecimy tak. Z tematem. Na szczęście nie musiałem być od rana, jak na ważeniu u Monstersów, w hurtowni Monsters, więc tutaj troszkę ulgowo zostałem potraktowany, ale mam nadzieję, że piwo będzie, mimo braku wrzucania worów ze słodem do kadzi osobistego, będzie udane. Był zastępca. Tak, tam Susa. Pozdrawiamy, odwalił kawał roboty. Rozśmiesza nas tutaj trochę. Docelowo ile na leżaku poleży? No ja myślę, że po fermentacji to tam 2-3 tygodnie lagerowania. O, damy. To tak ostro. Będzie, no prawidłnie, musi być. Czyli co, jest szansa, że jakoś w połowie sierpnia? Tak, to na pewno, nie? Połowa sierpnia, także słuchajcie, od razu już można zaprosić na jakąś premierę, ewentualnie piwo się po prostu pojawi w lokalach. Jeszcze nie mamy nazwy, ale to... Znaczy ja już tam coś wymyśliłem, ale to do dogadania z chłopakami. To jest do dogadania, bo tam, tam jest jakiś motyw, który się musi powtórzyć, ale to będziesz z Sebastianem rozmawiał. Dobra, od marketingu to będziemy ten. Ważne, że tutaj Penner i Susan... Coś z kryształem. Kajak, dobra. No, to tyle. Widzimy się pewnie na premierze, zrobimy jakąś premierę, myślę. Taką, że gdzieś się spotkamy i już będziemy, jak piwo będzie gotowe, będziemy mogli go spróbować i powiedzieć, czy wyszło tak, jak zamierzaliśmy. Dokładnie, tak więc już od razu za miesiąc szykujcie się na chlalną desitkę. Na razie. Pa.